Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o odejściu Nelsona Mandeli. To jest mój tłumacz. Nazywa się Karol Paciorek. Język migowy zna od dziecka, dlatego że wychowywał się w domu, w którym język migowy był tym takim językiem głównym. I... Co? Ja nie powiedziałem nic o jechaniu samochodem. Tak... Czy mógłby pan pokazać widzom, że się bardzo cieszę, że oglądają? Aha. A teraz coś takiego, że na przykład, że wow, pow, szał. Mówi pan normalnie, czy tylko na mini? To jest wiadomość z wczoraj. Jak jest wczoraj? A z przedwczoraj? A z tydzień temu? Na memorialu Nelsona Mandeli był taki oto pan, który miał tłumaczyć to, co mówią przedstawiciele innych państw. No, w tym przypadku był również tam Barack Obama. I Barack Obama mówił, a pan na migi pokazywał, co Barack Obama mówi. Problem polegał na tym, tłumacz języka migowego nie znał do końca języka migowego. I kiedy dowiedziały się o tym osoby, które faktycznie znają ten język, to były lekko oburzone i wcale się nie dziwię. Jestem w stanie uwierzyć, że jakby zatrudnili Karola, to Karol by zrobił to lepiej niż tamten gość. Trzeba mieć odwagę, żeby tłumaczyć Baracka Obamę na język migowy, nie znając języka migowego. Czy ty byś był w stanie na przykład przekazać coś takiego, że jestem szczęśliwy, że mogę być tu z wami. No dokładnie. Są ci dygnitarze w RPA. Nelson Mandela umiera i mówią, no to dobra, zaraz za chwilę przyjedzie tu pół świata, bo wszyscy go lubili. Trzeba tutaj zrobić szybko tak, żeby wyglądało jak w Niemczech. Potrzebujemy nawet tłumacza języka migowego. Tak. Ale nie mamy. Dlatego damy kogoś, bo przecież nikt się nie zorientuje, nie? Czy nie możemy zrobić, nie mamy tłumacza? Nie możemy, właśnie to jest ta różnica. Dlaczego? W każdym kraju rozwiniętym i cywilizowanym jest tłumacz. Dają po prostu tam jakiegoś gościa, który nie potrafi, myśląc swoimi prostymi umysłami, że nikt tego nie zauważy i kogo to dziwi. I nadal nikt mi ktoś powie, że to są prawie tak samo cywilizowane kraje jak nasze. Europejczycy. Czy oni myśleli, że nikt się nie zorientuje tak, po czasie? No, oczywiście, że tak. Nie, no co ty. Oni są jak małe dzieci, które myślą, że jak tak zrobią, to ich nie widać. Ja chciałem powiedzieć coś zupełnie innego. Mianowicie przeraża mnie to, że coraz lepszą trafnością i coraz wyższym stopniem prawdopodobieństwa trafiają ludzie przygotowujący biografię albo filmy biograficzne o ludziach, którzy mają niebawem umrzeć. Film Mandela wchodzi do kin już. Ten z Idrisem Elbą. Ten, do którego YouTube napisało piosenkę. Tak samo było z Jobsem. Jobs umarł, a ta oficjalna biografia, która była długo pisana, bo to jest tak potężna książka, że nie mogła być napisana w 2 tygodnie, wyszło chyba miesiąc po jego śmierci. I teraz podejrzewam, że z każdą kolejną osobą trafność tych biografów... Czyli to, że na przykład on umiera na drugi dzień już jest... Po prostu bam. Dobrze, czy u nas jakby coś takiego zrobili w rządzie, że ich zatrudniają? Nie, u nas to by pasowało, bo jesteśmy na poziomie mniej więcej RPA. Nieprawda, jakby u nas coś takiego zrobili, to by był szum na cały świat. Obawiam się jednak, że nie, że generalnie rzecz biorąc, Polska nikogo nie interesuje na świecie. Polska jest taką popierdółką gdzieś na granicy Europy i Kaukazu. Mamy na pewno kilku znanych ludzi. Adam Mickiewicz, Fryderyk Chopin i Maria Kiedyś-Chłodowska. Znany jest tylko Chopin, który też nie wiadomo, czy był Polakiem. Tym akcentem możemy już spokojnie zakończyć dzisiejszy odcinek. Bardzo serdecznie dziękujemy za jego oglądanie, ja się skłonię. Z TVN-u nam powiedzieli tak, że w ogóle super, że temat był mega wyeksploatowany i że zaproszą nas do kolejnych odcinków, gdzie będziemy dyskutować o tym, na przykład czy kobieta powinna dobierać kolor paznokci pod oczy swojego partnera, ma być za tydzień. Tak. Czy kobieta powinna chodzić po prawej czy po lewej stronie ulicy i dlaczego? Tak. Czy garnki ceramiczne czy pokryte teflonem, również mamy być ekspertami i tym razem będziemy przy stole kuchennym, także oczekujcie kolejnych wydań Dzień Dobry TVN, gdzie będziemy zapraszać w roli ekspertów. Drodzy Państwo, polecamy Waszej uwadze najnowszy odcinek do kina, w którym recenzujemy film Porachunek. A my widzimy się, tak jak Karol już powiedział wcześniej, za tydzień, więc bądźcie lekko stronniczy. Drodzy Państwo, w sklepie lekkostroniczy.kapsel.pl pojawiły się nowe koszulki. Co? Nowe koszulki? Tak, nowe koszulki. W jakiej są jakości? Zajebistej są jakości. Teraz mamy teksty z Alesa i mamy tych tekstów więcej, tylko będą się pojawiać tak systematycznie co jakiś czas, dlatego że nie chcemy Wam dodawać wszystkiego naraz. Więc jeżeli jeszcze chcecie komuś sprawić prezent na gwiazdkę, to możecie to zrobić właśnie tam. Zapraszamy.